We wtorek 20 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kozienicach odbyło się uroczyste powitanie repatriantów z Kazachstanu, rodziny, która mieszkać będzie na terenie naszej gminy. Są to Aleksander i Natalia Jagowkin oraz ich dzieci Alena i Nikita. W lutym zeszłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia jednej rodziny do osiedlenia się na terenie naszej gminy. We wrześniu 2020 roku burmistrz podpisał porozumienie z wojewodą mazowieckim w sprawie udzielenia gminie dotacji z budżetu państwa w trybie przepisów o repatriacji. W ramach porozumienia zakupiono na terenie Kozienic mieszkanie dla przyszłej rodziny. Na początku tego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wytypowało do osiedlenia się w naszej gminie czteroosobową rodzinę z Kazachstanu i tak oto państwo Jagowkin oraz ich dzieci zostali nowymi mieszkańcami gminy Kozienice. W uroczystym powitaniu rodziny uczestniczyli burmistrz Piotr Kozłowski oraz jego zastępca Mirosław Pułkowski, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przedstawiciel wojewody mazowieckiego Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman i starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski. Burmistrz, zabierając głos, powiedział, że w procesie umożliwiającym sprowadzenie rodziny do Kozienic uczestniczyło wiele osób, instytucji, podmiotów. Bardzo wielką pomoc otrzymaliśmy i wsparcie ze strony pana wojewody i polskich służb dyplomatycznych, za co serdecznie dziękujemy. Muszę państwu powiedzieć, że te ostatnie miesiące są ważne w życiu nie tylko rodziny państwa Jagowkinów, ale także w moim życiu jako burmistrza, ale jednocześnie mieszkańca gminy Kozienice, gdyż starałem się razem ze swoimi współpracownikami, razem z Radą Miejską, aby uczynić wszystko, co możliwe i potrzebne, aby jak najlepiej przygotować się na przyjęcie tej rodziny. Gospodarz gminy podkreślił też, że tworząc dom dla repatriantów z Kazachstanu, otwieramy serca dla ich przodków deportowanych z Kresów Wschodnich. Można powiedzieć, że w ten sposób nasze działanie naprawia tą dziejową niesprawiedliwość, a także spełniamy swój moralny obowiązek wobec naszych rodaków, których los rzucił na kraniec świata. Moi drodzy, droga rodzino Jagowkin, z radością, z wielką radością oficjalnie przyjmuję państwa do grona społeczności ziemi kozienickiej, tutaj do społeczności naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj szczęście, stabilizację, nowych przyjaciół, ale także lepsze życie. Szanowny Aleksandrze, szanowna Natalio, Nikito, Aleno, serdecznie witamy na polskiej ziemi, witamy w Kozienicach, witamy was w waszym nowym domu. Repatriacja dla nas to taki wyrzut sumienia. Nie potrafiliśmy tego zrobić w przeszłości. Niemcy potrafili sprowadzić do siebie z Kazachstanu ponad 800 tysięcy swoich rodaków. My mamy bardzo duże zaległości. Staramy się je nadrobić. Dziękuję panu burmistrzowi, że przyczynia się w sposób tak wspaniały do tego, że proces repatriacji trwa. Chciałbym bardzo, jako były marszałek Senatu, żeby ten proces był sprawniejszy, tak aby wszyscy ci, którzy chcą wrócić, ci, którzy czują się Polakami, ci, którzy czują więź z Polską, mogli wrócić. Czujcie się na ziemi kozienickiej dobrze. Życzę wam wszystkiego dobrego. Waszym dzieciom życzę sukcesów. Uczcie się szybko języka polskiego. Idźcie do szkół. Zdobywajcie zawody. To już jakie tam sobie cele postawicie w życiu. Myślę, że władze Kozienic pomogą wam tym wszystkim. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że poczujecie się tu jak w domu. Mam nadzieję, że te korzenie polskości jeszcze bardziej was się obudzą i zobaczycie, że naprawdę jesteśmy naprawdę gościnną ziemią, że potrafimy uszanować wszystkich, że potrafimy pomagać, że potrafimy w tym momencie naprawdę
potraktować was jako pełnoprawnych mieszkańców i wierzę, że spełnicie swoje marzenia. Rodzina poza życzeniami i gratulacjami otrzymała też od burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej klucze do nowego domu oraz niezbędne dokumenty, a także upominki od zaproszonych gości. W trakcie spotkania głos zabrała także Natalia Jagowkin. Tu jednak emocje wzięły górę, więc w przekazaniu podziękowań pani Natalii pomogła Joanna Baryłowicz, występująca w roli tłumacza. Część oficjalną spotkania zakończono wspólną, pamiątkową fotografią. Następnie w kuluarach był czas na spokojną rozmowę. Słuchajcie, jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą? Takie emocje. Dzisiaj jesteśmy szczególnie wzruszeni. Dziękujemy wszystkim, którzy nas otaczają. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kozienic. Jak w ogóle Kozienice wam się podobają? Jak zostaliście przyjęci tutaj? Miasto jest ładne, czyste, sąsiedzi mili, wszyscy nas pozdrawiają, witają się z nami. Ludzie są przyjaźni i bardzo serdeczni. Dziękujemy wszystkim. Przyłączamy się do wszystkich życzeń i witamy nowych Kozieniczan.